Ustawienie pozycji krańcowych w silniku roletowym Roll Motion 868 musi zostać poprzedzone przerwą w zasilaniu na około 5 sekund. Po przerwie w zasilaniu wciskamy klawisze kierunkowe góra i dół jednocześnie. Roleta wykonuje ruch góra i dół. Zaczynamy ustawianie pozycji krańcowych od góry. Wciskamy klawisz kierunkowy góra i trzymamy go cały czas. Roleta powoli rusza. Na chwilę przystaje i rusza z pełną prędkością. Po dojechaniu do miejsca, gdzie ma się zatrzymywać, puszczamy klawisz kierunkowy i krótkimi ruchami doprecyzowujemy miejsce zatrzymania. Żeby zapamiętać pozycję krańcową górną, wciskamy klawisz kierunkowy dół i trzymamy cały czas. Roleta ruszy, po czym się zatrzyma, dopiero wtedy możemy puścić klawisz kierunkowy. Możemy przejść od razu do ustawiania dolnej pozycji krańcowej. Od razu wciskamy klawisz kierunkowy dół i go trzymamy cały czas. Roleta powoli ruszy, na chwilę przystanie i ruszy z pełną prędkością. Klawisz kierunkowy puszczamy dopiero wtedy, jak roleta będzie prawie na samym dole, tam gdzie ma się zatrzymywać. Możemy doprecyzować sobie miejsce zatrzymania, ale tylko dolnym klawiszem. Jeżeli mamy już miejsce, gdzie ma się zatrzymywać, wciskamy klawisz kierunkowy góra i go trzymamy do momentu zatrzymania osłony. Ustawiona.